Zdaliśmy egzamin celująco. Obserwatorzy na każdym kroku podkreślają wysoki poziom organizacji turnieju. Zawody od początku pod wszystkimi względami zostały przeprowadzone wręcz perfekcyjnie. Mistrzostwa Europy we Wrocławiu organizacyjnie były perfekcyjnie przygotowane. Z każdej strony otrzymywaliśmy same gratulacje. Wszyscy nam dziękowali za sprawne i szybkie przeprowadzenie zawodów. Nie tylko na hali, ale także w hotelach, na bankietach, wszystko się udało, także ja jako organizator jestem bardzo zadowolony. Sportowo też możemy być zadowoleni ze startu naszej reprezentacji. Biało-czerwoni skończyli mistrzostwa z dorobkiem 10 medali. Były też te z najcenniejszego kruszcu. Polacy spisali się rewelacyjnie. Myślę, że zawodnicy, którzy w formach w Katar brali udział, no to zdominowali całe zawody. 6 medali seniorów, kilka medali juniorów. To jest bardzo dobry wynik. Okazuje się, że mamy najlepszego zawodnika w Europie w wadze ciężkiej. Maciek Mazur zdominował swoją wagę. No i bardzo fajna niespodzianka. Monika Zielińska wygrała swoją wagę, także 2 złota. Jeszcze tak dobrze nie było. Gorzej było w Kumite, patrząc na wrocławian. Zarówno Agata Winiarska, jak i Igor Lamot odpadli w ćwierćfinałach swoich kategorii wagowych, ale startowali nie tylko oni. Moi zawodnicy niestety poodpadali w walkach ćwierćfinałowych. Igor na swoje życzenie sfaulował zawodnika z Węgier i przegrał swoją wagę. Agata Winiarska w walce ćwierćfinałowej przegrała z Litwinką po bardzo, bardzo zaciętej walce, ale w końcówce troszeczkę zabrakło wydolności i kondycji. Ania Bojda przegrała także z Litwinką po wyrównanej walce i też decyzja sędziów mogłaby być różna. Inni zawodnicy odpadli po pierwszych walkach, także mam mieszane uczucia. Jako organizator jestem bardzo, bardzo zadowolony, jako trener troszkę mniej. Dla Polski organizacyjnie był to test przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami świata, które zostaną rozegrane w Warszawie.